Tak, dzień dobry Państwu. Witam Państwa na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym tematem jest Nowa Prawica, Alain de Benoist i religia. W tym nurcie jest to w pewnym stopniu kontynuacja poprzedniego wykładu naszego gościa doktora Bielawskiego, który już samego Alaina de Benoist omawiał w zeszłym półroczu i z uwagi na wagę tematu oczywiście postanowiliśmy temat kontynuować. Jeszcze zanim oddam głos naszemu prelegentowi, to informacja taka, że jest w sieci prowadzona zbiórka na rzecz wydania książki doktora Bielawskiego o Alain de Benoist i apeluję do Państwa o ewentualnie tam odnalezienie tej zbiórki w internecie i ewentualne wsparcie, jeżeli Państwo oczywiście macie taką możliwość. Tradycyjnie przypominam wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości po wykładzie, tak? I moja rola na razie się organizacyjnie zakończyła. Teraz oddajemy głos naszemu prelegentowi. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Ja również dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie. Dodam tylko, że wydawca jest to oficjalna Reconquista, która jest znana w tego typu tematach i to już jest pewne, że zostanie wydane, tylko zbiórka jest zrobiona woli formalności, w stylu promocyjnym. Co zaś chodzi o temat? Jest to, tak jak Pan Doktor Szczepański wspomniał, kontynuacja mojego poprzedniego wykładu na temat Nowej Prawicy. Z racji tego, że jest to temat bardzo rozległy, po prostu nie starczyło czasu na omówienie kwestii religijnych, w związku z tym zdecydowałem się na podzielenie tematu i zrobienie oddzielnego spotkania na temat kwestii religii. Jeśli chodzi o plan prezentacji, na początku zacznę od tego, jak Alain de Benoist ocenia tak zwaną starą prawicę i co nowego nowa prawica wprowadza. Potem następnie przejdę do pogaństwa, kolejne będzie chrześcijaństwo i skończę na teologii politycznej. Też tylko wspomnę, że w związku z tym, że na poprzednim wykładzie z samej teologii politycznej sporo zostało omówione, między innymi mówimy o kapitalizmie, o prawach człowieka, o demokracji również, to nie będę się powtarzał i zawsze też na ograniczenia czasowe skupię się na tym, o czym nie mówiłem wcześniej. Zaczynając od tego, co złego jest w starej prawicy. Jest to dość długi cytat, ale jest bardzo ważny, dlatego zacytuję go w całości. Prawicowiec kieruje się entuzjazmem lub oburzeniem, podziwem albo obrzydzeniem, ale nigdy refleksją. Zamiast tego reaguje. Stąd jego niemal zawsze emocjonalne reakcje na wydarzenia. Uderzający jest jego naiwny, wręcz dziecinny sposób reagowania, zawsze zatrzymujący się na powierzchni zjawisk, zadowalający się informacją prasową, przyjmujący wąski punkt widzenia na każdą sprawę, pozbawiony wglądów przyczyny. Kiedy wskaże im się księżyc, wielu prawicowców będzie patrzeć na palec. Historia staje się niemożliwa do zrozumienia, nawet jeśli prawicowcy stale się do niej odwołują. Stąd popularność naiwnych teorii spiskowych, które mogą prowadzić do prawdziwego szaleństwa. Problemy społeczne tłumaczące niejasnymi manipulacjami, niewidzialnych spisków, mrocznych sojuszy itd. Ponieważ prawica nie jest zainteresowana ideami, ma tendencję do sprowadzania wszystkiego do ludzi. Prawicowe ruchy polityczne kojarzą się przede wszystkim ze swoimi założycielami i rzadko potrafią bez nich przeżyć. Spory na prawicy to przeważnie kłótnie jednostek, w których powtarzają się te same pogłoski i oszczerstwa oskarżenia. Analogicznie przeciwnikiem prawicy nie są nigdy systemy czy idee, ale kategorie ludzi stawionych w roli kozłów ofiarnych. Żydzi, metekowie, bankierzy, masoni, obcokrajowcy, trockyiści, imigranci. Prawica ma trudność ze zrozumieniem systemu pozbawionego podmiotu, systemowych efektów logiki kapitału, jego napięć strukturalnych, genezy indywidualizmu, znaczenia zagrożeń ekologicznych, efektów rozwoju technologii itd. Prawica nie rozumie, że z ludźmi należy walczyć nie za to, kim są, ale z powodu wspierania przez nich szkodliwych systemów myśli i wartości. Co więc jest nowego w nowej prawicy? Po pierwsze, jeśli chodzi o metodę, jest to coś, co nazwać można gustem teoretycznym, czyli taka intelektualna tendencja, czyli analiza sfery kultury, nie tylko bieżąca polityka i gospodarka. Alain de Benoist ocenia, że to głównie brak wyrafinowanej teorii stał się tą przyczyną, dla której prawica w XX wieku poniosła całkowitą porażkę. Jeśli chodzi zaś o treść, Jest to odejście od rozumianej tradycyjnej prawicy, gdzie prawicowość, jak już wspomniałem na poprzednim wykładzie, rozumiana jest jako antyegalitaryzm. Chrześcijaństwo natomiast jest jedną z jego konkretnych postaci. Też nawiązując do poprzedniego spotkania, konstytutywną metatezą nowej prawicy jest to, że istnieje zasadniczo nieprzezwyciężona sprzeczność między mentalnością ideochrześcijańską, monoteistyczną, a indoeuropejską, czyli politeistyczną. Trzema kluczowymi ideami nowej prawicy w kwestii religii jest to po pierwsze odrzucenie wartości judeochrześcijańskich, zwłaszcza monoteizmu, egalitaryzmu i uniwersalizmu, które to uważane są za wywrotowe w stosunku do świata antycznego. Po drugie, jest to nawiązanie do przedchrześcijańskiej religijności Europy, opartej o indoeuropejski model trójfunkcyjny Georges'a Dumézila, o którym jeszcze wspomnę. Po trzecie, jest to odrzucenie religijnego uniwersalizmu podług pogańskiej zasady, iż każde miasto ma swoich własnych bogów. Innymi słowy, jest to po prostu pluralizm ludów i wartości. I jest to, można powiedzieć, pewien konkretny przejaw tzw. politeizmu politycznego. Tutaj chciałem wspomnieć postać Georges'a Dumézila, francuskiego filologa i lingwistę, autora hipotezy o trójdzielnej strukturze społecznej indoeuropejskiej, tudzież ideologia trójfunkcyjna, gdzie uważał, że społeczeństwa indoeuropejskie podzielone są podług tych trzech funkcji, które mają genezę w hierarchii boskiej. Czyli po pierwsze jest to funkcja sakralno-prawna, reprezentowana przez kapłanów, funkcja druga, czyli reprezentowana przez wojowników, i funkcja trzecia, produkcyjna, reprezentowana przez robotników, rolników. Zaczynając od pogaństwa. Gdy Alain de Benoist mówi pogaństwo, to przez ten termin rozumie religie ludów indoeuropejskich, które pojawiły się i rozwinęły w Europie przed pojawieniem się chrześcijaństwa, czyli nie konkretną, powiedzmy, religię nordycką czy słowiańską, ale jakby zbiorczo wszystkie. Na zasadzie konceptu pewnego. I wspólnym mianownikiem wszystkich tych religii ma być według niego właśnie wspomniana wcześniej ideologia trójfunkcyjna opisana przez Georges'a Dumézila, która traktowana jest jako swego rodzaju aksjomat czy też model, którego struktura ma występować w wszystkich religiach indoeuropejskich. I tak, to jest ważne, żeby wspomnieć. Alain de Benoist nie napisał do tej pory ani jednej książki, która w sposób syntetyczny, całościowy przedstawiała jego wizję pogaństwa. Oczywiście to jest temat, którego był poruszany wielokrotnie w artykułach, w różnych książkach, wywiadach, natomiast takiej jednej publikacji niestety nie ma. Z pewnością najbardziej znaną książką na temat religijny Alain de Benoist jest Comment peut-on être païen, czyli z angielska On Being Pagan, czyli jak można być poganinem, która jednak jest bardziej krytyką monoteizmu niż opisem pogaństwa, to raz, a dwa, przynależy do pierwszego okresu, gdyż oprócz tego, że nie ma jednej publikacji, to poglądy Alain de Benoist na temat religijne się zmieniały nieco. Można mówić o takich dwóch głównych okresach. Po pierwsze niczeński, po drugi heideggerowsko-eliadowski, gdzie pierwszy jest, jak sama nazwa wskazuje, inspirowany głównie filozofią Friedricha Nietzschego, którą złośliwie mogliby określić jako quasi-ateistyczne podejście do religii pogańskiej. Natomiast w drugim okresie inspiruje się w dużej mierze myślą Heideggera i Eliadego, gdzie m.in. kategoria sakrum zyskuje duże znaczenie i jest to zdecydowanie już nie można tego zredukować do ateizmu. To już jest trochę coś innego. I ten okres uważam za bardziej reprezentatywny. I taki też obijam w swoim doktoracie. Należy zacząć od tego, że bardzo mocno Benoist podkreśla, iż pogaństwo nie może zostać zredukowane do kultu przyrody, a z taką opinią można się bardzo często spotkać w różnego typu artykułach prasowych. Jak również neopogaństwo, co później jeszcze rozwinę, jest krytykowane przez Alaina Benoist z konkretnych powodów. I tak, w kwestii krytyki neopogaństwa tutaj Alain de Benoist bezpośrednio nawiązuje do myśla Juliusa Evoli, który to uważał, że ujmowanie pogaństwa jako religię przyrody, gdzie czczone są kamienie, jako kamienie, czy też mowa o jakiejś złotej erze pogańskiej niewinności jest po prostu jakąś bzdurą, gdyż jest to tak naprawdę polemiczny twór chrześcijańskiego, niezrozumienie przedchrześcijańskiego świata, czy innymi słowy po prostu chrześcijańska propaganda, która miała zaćmić to, czym pogaństwo miało być w rzeczywistości. Cytuję. Jakie główne znamiona posiada te pogańskie światopoglądy wedle kanonów przyjętych przez apologetów? Najważniejsze jest uwięzienie w naturze. Wszelka transcendencja jest kompletnie nieznana pogańskiej wizji życia. Ta ostatnia ugrzęzła w mieszaninie ducha i natury, w dwuznacznej jedności ciała i duszy. Za tą religią nie stoi nic, prócz przesądnej deifikacji zjawisk natury lub plemiennych sił wyniesionych na pozycję licznych bóstw. Z tego wynika, po pierwsze, partykularyzm więzi krwi i ziemi. Po drugie, odrzucenie wartości osobowości, wolności, stan niewinności przynależnej jedynie człowiekowi natury, jako jeszcze nie przebudzonemu do jakiegokolwiek ponadnaturalnego powołania. Drugą stroną tej niewinności jest nie tylko brak zahamowań, grzech, przyjemność grzeszenia. W innych dziedzinach nie ma tu nic poza przesądem lub czysto profańską kulturą materializmu i fatalizmu. To wszystko sprawia wrażenie, jakoby dopiero wraz z nadejściem chrześcijaństwa po raz pierwszy do głosu doszedł świat ponadnaturalnej wolności, to jest łaski osobowości, w przeciwieństwie do pogańskiego fatalizmu i ograniczenia przez naturę wierzeń przypisywanych pogaństwu, ideał katolicki, który umożliwił podporządkowanie natury wyższemu prawu z góry oraz zwycięstwo ducha nad prawem ciała, krwi i fałszywych bożków. Takie są główne cechy dominującego dziś rozumienia pogaństwa. Każdy, kto posiada choćby podstawową znajomość kulturowej i religijnej historii, dostrzec potrafi, jak błędny i jednostronny jest to pogląd. W takim wypadku, jeśli pogaństwo nie jest zwykłym kultem przyrody, to czym ono jest? Wyróżniam cztery cechy główne. Po pierwsze, jest to kosmocentryczno-politeistyczny monizm. Po drugie, jest to afirmująca świat religia etniczna. Jest to przyroda o charakterze hierofanicznym, potem wyjaśnię termin, jak również charakteryzująca się bliskością antyczną między człowiekiem a Bogiem. Kosmocentryzm oznacza to, że punkt ciężkości leży w kosmosie, czyli wszechświecie, a nie na bogach, gdyż bogowie nie są stwórcami świata, oni powstali wraz ze światem, czyli kosmosem. Politeizm, czyli wiara wielu bogów. Monizm, czyli filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną, jedna substancja, czyli nie ma radykalnego podziału na sferę materialną i duchową. Cytując Alaina de Benoist. Gdybyśmy mieli wymienić wartości właściwe pogaństwu, to wyliczyć by można arystokratyczna koncepcja osoby ludzkiej, etyka ufundowana na honorze, wstyd bardziej niż grzech, heroiczne podejście do wyzwań egzystencjalnych, egzaltacja i sakralizacja świata, piękna cielesności, siły i zdrowia, odrzucenie zaświatów, nierozerwalność estetyki i moralności itd. To wszystko się zgadza, ale to wszystko jest w pewnej mierze drugorzędne. Fundamentalnym w naszych oczach jest odrzucenie dualizmu. Jak już wspomniałem, w pogaństwie, ogólnie rzecz biorąc, jest tożsamość teogonii z kosmogonią, czyli oznacza to, że to nie bogowie tworzą świat, nie ma czegoś takiego jak w monoteizmie, czyli kreacja ex nihilo, tylko bogowie wraz ze światem powstają. Jak to na przykład w Wiedzie jest ujęte, że świat powstał mocą własnego żaru. Wszechświat jest uważany za byt jedyny, niestworzony i wieczny. Kosmos nie jest podległy bogom, to bogowie podlegli są kosmosowi, już są jego integralną częścią. Sakrum z kolei jest nie tyle radykalną opozycją profanum, ile obejmuje profanum i nadaje mu znaczenie. Pogaństwo europejskie opierać się ma na antagonistycznym pluralizmie wartości, którego politeizm jest wyrazem. Nie ma w pogaństwie nieprzezwyciężalnych sprzeczności, nie ma radykalnego dualizmu. Bogowie owszem walczą ze sobą, nieraz są ze sobą w konflikcie, natomiast walki te, czy te antagonizmy, nigdy nie podważają struktury całości. Sam konflikt z kolei, co ciekawe, jest uważany za integralną część wszelkiego życia, natomiast sam konflikt, wojny pozostawiane są poza dobrem i złem. I mówiąc bardziej konkretnie, monoteizm i politeizm trochę inaczej konceptualizuje wojnę. W monoteizmie, w wojnie, dobro występuje przeciwko zła, natomiast w politeizmie jest to pokazywane jako starcie adwersarzy. Monoteizm często dehumanizuje wroga, natomiast w politeizmie wróg jest relatywny. Ktoś, kto akurat stoi po przeciwnej stronie barykady, bo los tak chciał. W monoteizmie wroga należy nawrócić lub po prostu fizycznie wyeliminować. W politeizmie z kolei wystarczy, że się go pokona. Monoteizm ma na celu zakończenie wszelkiego konfliktu, natomiast politeizm uważa konflikt za odwieczną zasadę życia. W monoteizmie wojna postrzegana jest w kategoriach moralnych, natomiast w pogaństwie w kategoriach estetycznych. W monoteizmie jest mowa o wolnej sprawiedliwej, jak to Świętego Tomasza na przykład, natomiast w politeizmie można bardziej mówić o wolnej regulowanej. Po drugie, pogaństwo jest afirmujące świat religią etniczną. Co to znaczy? Że indoeuropejski światopogląd pokazuje świat jako coś, co nie należy uważać za padłe, ma do zastanego świata pozytywne nastawienie. Religia zawsze jest związana z konkretnym ludem, to znaczy jest religią etniczną lub, jak to się nieraz mówi, religią ludu. Co ciekawe, religię nie należy uważać za pewnego rodzaju nadbudowę z marksyjskiego języka nad materialną czy etniczną bazą, jest raczej infrastrukturą, cementem struktur kolektywnych. Natomiast składanie ofiar bogom nie jest tylko i wyłącznie częścią religii, nie jest również częścią religii, ale jest również obowiązkiem obywatelskim. Cytuję z Benoist. Ofiara nie ma na celu wyłącznie czczenia bogów, ma na celu również harmonijne współistnienie ludzi i bogów, bo na tym współistnieniu poprzeć porządek świata. Podtrzymanie tego porządku kosmicznego opiera się na możliwości komunikacji otwartej przez sakrum. Kult sankcjonuje wspólną egzystencję, której wyznanie, obywatelstwo, jak również etniczność są ze sobą splecione. Dla starożytnych nie istniało coś takiego jak człowiek w ogóle, człowiek abstrakcyjny, o czym już wspominałem na poprzednim wykładzie, to znaczy człowiek, który jest oderwany od konkretnych więzów społecznych, konkretnych więzów etnicznych. I z tego też względu nawracanie na tę religię nie ma żadnego sensu, gdyż duchowość i etnos jest pewną jednością. Jak to James Russell, taki amerykański teolog, ujmuje, o którym jeszcze potem wspomnę, religie ludu, w przeciwieństwie do religii uniwersalistycznych, określają siebie przede wszystkim w wymiarze etnokulturowym, nie w dogmatycznym. W pewnym sensie dla Europejczyków religia nie miała być celem samym w sobie, gdyż celem samym w sobie była wspólnota. Ale tak jak wspomniałem, nie należy widzieć religii jako nadbudowę nad bazą, tylko coś, co jest harmonijnie splecione z etnosem. W związku z tym wspólnota i religia była w pewnym sensie jednością. To człowiek również realizował się w ramach swojej wspólnoty na tym świecie i życie doczesne nie było dewaluowane. Jak również nieśmiertelność zdobywana miała być na tym świecie przez bohaterskie czyny. I tu się zaczyna coś bardzo ciekawego. Czy ktoś z Państwa jest w stanie mi zdefiniować albo określić w jakikolwiek sposób termin natura? Cała biblioteka. No dobrze. Zacznę od przypomnienia postaci Mircea Eliadego, rumuńskiego religioznawcy, który ukuł termin hierofania. Hierofania, czyli przejaw świętości. Innymi słowy, manifestacja sfery sakrum w rzeczywistości świeckiej. Cytując Benoist. W moim przekonaniu było zdecydowanie za dużo opisywania pogaństwa religii przyrody, lekceważącej wszelką transcendencję i która sprowadza się w sumie do uświęcania naturalnych determinizmów. Ta interpretacja została usystematyzowana przez chrześcijańską propagandę po to, by miała ona łatwy sposób na stworzenie opozycji między prerogatywami ducha, które nowa religia chciała monopolizować, a naturalistyczną, naiwną chtonicznością tych, którzy czcili kamienie i rzeczy urojone. Zacząć należy od tego, że starożytni pojmowali świat i naturę zupełnie inaczej od chrześcijan i potem ludzi nowożytnych. Alain de Benoist tutaj nawiązuje do myśli Martina Heideggera, gdzie konkretnie w książce Wprowadzenie do metafizyki wprowadza rozumienie między natura a physis. Natura z łacińskiego, physis z dawnej Greki, gdzie natura jest definiowana jako to, co się rodzi, natomiast physis oznaczać ma całość tego, co bytuje. Czy widzicie Państwo jakąkolwiek różnicę tutaj między tymi terminami? No właśnie. Zdaniem Heideggera termin natura, który po pierwsze jest w innym języku, ale dwa, być może nawet ważniejsze, został potem w pewnym sensie dalej zniekształcony przez chrześcijaństwo, bo najpierw była starożytny Rzym pogański, potem było chrześcijaństwo. Termin natura zniekształcił miał pierwotne znaczenie physis. W taki sposób, że natura pokazuje przyrodę jako coś mechanicznego, statycznego, innymi słowy redukuje go do stricte materialnego wymiaru. Natomiast physis jest pojęciem holistycznym i upodmiotawiającym. Physis nie rozgranicza tego, co jest fizyczne, tego, co jest duchowe, jak również nie stawia granicy między tym, co stanowi dziedzinę przyrody, a sferą ludzkiej działalności. Physis określa świat przyrody jako coś ożywionego w sensie duchowym, dynamicznego, zawierającego w sobie boski potencjał, który się przejawia. Natura z kolei przedstawia przyrodę w sposób statyczny, mechaniczny, przedmiotowy, zdesakralizowany jako zbiór rzeczy, które ktoś kiedyś w danym celu stworzył. W związku z tym współczesna fizyka nie bada tę przyrodę, o której myśleli starożytni. Natura nie stanowi wartości samej w sobie, jest czymś do opanowania lub też czynienia sobie poddaną. I tutaj jest kolokwialnie mówiąc zagwozdka. Można by nawiązać do myśli Stachniuka, który ujmował termin kultura jako opanowanie sił przyrody. I można by się teraz zastanowić, na ile jego myśl jest tutaj pogańska w charakterze, na ile chrześcijańska, niż nowoczesna. Dla starożytnych drzewo, rzeka czy strumyk nie były tylko i wyłącznie przedmiotami materialnymi, ale były też częścią ożywionego świata pełnego mocy, tajemniczości i boskości. Podsumowując, można stwierdzić, że w pogaństwie boskość się przejawia w świecie, w przyrodzie, natomiast w monoteizmie się objawia, np. przez księgi lub proroka. Jeśli chodzi zaś o antyczną bliskość między człowiekiem a Bogiem, cytując Paula Veyne'a z książki Początki chrześcijańskiego świata. Nic to bardziej odmiennego niż stosunki między poganami i ich bóstwami oraz stosunki łączące chrześcijan z ich Bogiem. Poganin był zadowolony ze swych bogów, jeśli modlitwami i ślubami wyjednał sobie ich pomoc, natomiast chrześcijanin postępował raczej tak, by jego Bóg był z niego zadowolony. August, bo chodzi oczywiście o Oktawiana Augusta, nie był sługą Apolina, a tylko zwracał się do niego. Natomiast Konstantyn, aż do końca panowania przez 25 lat, będzie powtarzał nieustannie, że jest tylko sługą Chrystusa. Co to oznacza? Że w pogaństwie nie ma takiego radykalnego dystansu między człowiekiem a Bogiem. Oczywiście dystans jest, to jest jasne, ale nie są tak radykalne jak w monoteizmie. Między innymi dlatego, że bogowie, tak jak ludzie, nie są doskonali. Nie są stworzycielami świata, nie odkupicielami, a raczej gwarantami i strażnikami kosmicznego porządku. Można by ich opisać jako suwereni, być może, ale nie na pewno jako despoci. Oczywiście bogowie, jako że są bogami, oczekują czci, uznania, ale nie tyle ślepego poddaństwa, a na pewno już tak jak to jest w islamie. Jak to Benoist ujmuje, nie ogłaszają przykazań, ale oferują świetliste ideały. Celem człowieka zaś jest przekroczyć siebie, zbliżyć się do Bogu przez próbę dorównania Bogom. I to jest ważne, żeby podkreślić. Nie chodzi o to, żeby stać się tacy jak bogowie, w sensie dorównać im na poziomie 1 do 1, bo to jest oczywiście raz, że niemożliwe, a dwa to jest to po prostu byłaby pycha. Hybrys. Tak jest, to jeszcze się wspomnę o tym terminie. Ale chodzi o raczej ideał próby dorównania do nich, tak? Nie zrównania, ale pewna próba dorównania, pewien wzór doskonałości. Tak. Natomiast nie chodzi o takie typowe płaszczenie się przed nimi. Kojarzycie Państwo, co to jest za postać? No, Prometeusz. Tak jest, Prometeusz. Który został ukarany przez bogów za przekroczenie granic. Właśnie. I chciałem Państwa spytać, jak Państwo sądzicie, w jaki sposób Benoist ocenia Prometeusza? Jako postać negatywną czy pozytywną? Może Pan doktor ma pomysł? Pozytywną. Negatywną, bo skoro bogowie go pokarali, to znaczy, że byli. Tak jest. Według Benoist Prometeusz jest negatywną postacią. Po prostu dlatego, że zbuntował się przeciwko kosmicznego porządkowi. Sprzeciwił się woli bogów. Dlaczego to zrobił? To nie ma najmniejszego znaczenia. Wystąpił przeciwko porządkowi boskiemu, ergo musi podnieść karę. Koniec, kropka. I tutaj, jak już Pan doktor wspomniał ten termin hubris, pogaństwo między innymi, według Benoist, ma polegać na odrzuceniu właśnie tego tytanicznego hubris. Niezależnie od tego, jak szczytne ideały są, jeżeli porywamy się na to, żeby bogów strącić z ich miejsca, z jakiegokolwiek powodu, z jakiejkolwiek motywacji, to jest właśnie hubris, to jest właśnie pycha, która jest postawą niewłaściwą. Tak jak wspomniałem, człowiek nie powinien mieć ambicji, by bogów zastąpić, tylko stać się jak bogowie. Innymi słowy, stać się herosem, ale nie rabem Bożym, jak to jest w pewnej innej religii, którą można się domyśleć, o jakiej mówię. Cytując Benoist, bogowie dają mi, a ja daję im. Ofiara nie jest dowodem poddaństwa, ale sposobem na to, by przyczynić się i utrzymać porządek kosmiczny. Poprzez czczenie bogów człowiek honoruje swą zdolność do życia z nimi w symbiozie, honoruje swą zdolność do dorównania wzorcom, których wybrał. Przechodząc do chrześcijaństwa. Cytując Tomislava Sunicia, czyli reprezentanta chorwackiej Nowej Prawicy, monoteizm to największa katastrofa, jaką kiedykolwiek spotkała ludy europejskie na filozoficznym poziomie. Znacznie gorsza od komunizmu, znacznie gorsza od liberalizmu, gdyż wytworzyło ten monoteistyczny sposób myślenia, który zrujnował nasze poczucie tolerancji. Mam na myśli prawdziwą tolerancję. Problem z chrześcijaństwem, tak jak z każdym innym monoteizmem, polega na tym, że jest bardzo wykluczający. Każdy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Chrześcijaństwo przez Alain de Benoist zostało określone mianem bolszewizm starożytności. Stwierdza on, iż żadna ze starożytnych religii nie wykazywała się takim stopniem intolerancji jak religia ludu hebrajskiego. I dla porównania podkreślę, że w pisarstwie pogańskim nie można znaleźć czegoś takiego jak moralne, tudzież religijne uzasadnienie zabijania ludzi na masową skalę. Z kolei w Biblii znaleźć można, jak twierdzi, wiele fragmentów, w których masowe mordy są uzasadniane racją religijno-moralną, kwitując to, mówiąc, że sprawcy tych czynów cieszyli się dobrym sumieniem nie pomimo tych masakr, ale właśnie dzięki popełnieniu tych masakr. I konkretnie w chrześcijaństwie, czy też w monoteizmie chrześcijańskim, nieżydowskim, zawiera się mezarodek totalitaryzmu. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że judaizm jest monoteistyczny, to jednak nie jest uniwersalistyczny, a to dopiero w momencie, kiedy idea jednego Boga spotyka się z ideą uniwersalistyczną, czyli raz, że jeden Bóg, a dwa, że dla wszystkich, to wtedy nie może być tak, że jakiś inny lud ma inną prawdę, bo jest jedna prawda dla wszystkich ludów. W związku z tym nietolerancja towarzyszyć ma chrześcijaństwo od samych początków i zawiera się ma w tym samym. Podając przykład świętego Piotra, wypowiadającego się o niewiernych, ci zaś jak nierozumne zwierzęta przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one. Co do chrześcijańskiego antyjudaizmu, to już antysemityzmu. Benoist podkreśla, że chrześcijanie prześladowali Żydów właśnie z powodu tego, że są braćmi w wierze, w cudzysłowie, z powodu bliskości. W pewnym sensie można opisać jako kłótnię w rodzinie. Dlatego, że chrześcijaństwo, od kiedy zyskało wpływ, uważało się za następcę, za prawowitego następcę judaizmu, za prawdziwy Izrael w duchowym sensie. Cytując Benoist: dla chrześcijan zbawienie bierze początek od Żydów, lecz tylko chrześcijaństwo może być verus Izrael, czyli prawdziwy Izrael. Święty Paweł był pierwszym, który sformułował tę dystynkcję. Poprzez zamianę prawa na łaskę Paweł różnił między Izraelem Boga i Izraelem ciała, czego skutkiem było porzucenie obrzezania. Jak to święty Paweł sam ujmuje, bo Żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe. Obrzezanie duchowe, czyli chrzest. Jego fundamentalne cechy chrześcijaństwa wyróżniłem tak samo cztery, czyli po pierwsze jest to teocentryczno-monoteistyczny dualizm, po drugie odrzucająca świat religia uniwersalistyczna, po trzecie jest to totalitarny egalitaryzm, jak również zachodnie chrześcijaństwo, które jest tworem synkretycznym. Teocentryzm, czyli że punkt ciężkości leży na Bogu, nie na kosmosie czy wszechświecie, jak również, że Bóg stworzył świat ex nihilo. Monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, natomiast dualizm oznacza filozoficzny pogląd uznający istnienie ciała i ducha jako coś skrajnie odmiennego i bardzo podkreślona jest właśnie ta dystynkcja. Najistotniejszą cechą religijności biblijnej ma być nie idea jednego Boga, tylko całkowita odrębność Boga i świata, czyli wspomniany dualizm. Gdyż Bóg, byt doskonały, niestworzony, jest przeciwstawiony niedoskonałemu bytowi stworzonemu, czyli chodzi o świat. Rewolucyjność chrześcijaństwa ma polegać z kolei na uprzedmiotowieniu świata poprzez zerwanie jego bezpośredniej łączności z pierwiastkiem boskim, tak jak to jest w pogaństwie. Ponadto światopogląd judeo-chrześcijański ma odnosić się negatywnie do świata doczesnego. Również jest to, jak mówiłem, zawiera w nim tolerancja. To jest bardzo znany cytat: kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Ludy pogańskie szanują cudzych bogów, natomiast w monoteizmie czegoś takiego nie ma. Celem chrześcijaństwa ma być usunięcie wszelkich różnic, gdyż każdy lud, czy też każda kultura ma w końcu zostać ochrzczona. Czyli w efekcie daje to skrajną intolerancję. Ponadto To chrześcijaństwo pierwsze wprowadziło w myśl europejską ideę człowieka w ogóle, abstrakcyjnego, oderwanego od konkretnego społecznego, etnicznego kontekstu. Każdy człowiek ma bowiem duszę i jest w indywidualnej relacji do Boga. I również każdy jest przed Bogiem. W związku z tym przynależność etniczna, czy też szerokość geograficzna schodzą na dalszy plan, co obrazuje cytat: nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy w jednym jesteście w Jezusie Chrystusie. I tylko taka krótka uwaga. Wszystkie cytaty z Biblii, które tutaj podaję, są w Biblii Tysiąclecia, natomiast ten konkretny fragment jest z Biblii Gdańskiej, tak zwanej protestanckiej, dlatego że tutaj podkreśla ona właśnie ten aspekt etniczny. To dla porównania z Wulgacie jest napisane Nowa Judeos Nekrotus. Jak widzicie Państwo, tutaj w Biblii Tysiąclecia jest podkreślony bardziej ten aspekt wierzeniowy, natomiast w Gdańskiej bardziej etniczny, tak jest. Totalitarny egalitaryzm. Tak jest właśnie opisywane chrześcijaństwo. Dzielić ma bowiem wiele wspólnych cech z komunizmem, czyli właśnie ma być totalitarny, ma być egalitarny, ma być rewolucyjny. Celem również jest zrównanie wszystkiego i wszystkich podług jednego wzorca. I tak jak komunizm wobec cywilizacji zachodniej, tak chrześcijaństwo miało być wobec cywilizacji antycznej. Rozkładowym czynnikiem. I dlatego właśnie ta nazwa bolszewizm starożytności. Ujmując to słowami Benoist, kaznodziejstwo Jezusa sytuuje się w ramach oporu przeciw okupacji, walki Judei z Rzymem. Tam, gdzie zbrojne rewolty się nie udały, Jezus ukształtuje nieco bardziej subtelną formę zemsty. Zemsta duchowa poprzez rozkład obezwładniających mitów, poprzez potępienie gojów i całkowite odwrócenie wartości. Mesjanizm. Wiara w sens historii i dziejowej konieczności, idea miłosierdzia postawiona ponad ideę sprawiedliwości, faworyzowanie uciskanych, dewaluacja świata. Wszystkie te elementy stanowią o rewolucyjności chrześcijaństwa. Jeśli chodzi zaś o synkretyczny charakter zachodniego chrześcijaństwa, Benoist bardzo jasno rozróżnia między chrześcijaństwem tzw. wczesnym, tudzież ewangelicznym, który uważa za rewolucyjne i wywrotowe, i późne, średniowieczne, jak to określa, relatywnie konstruktywne, gdyż silnie zabarwione pogaństwem. Może być mowa o czymś takim jak kompromis konstantyński, gdzie chrześcijaństwo zostało uznane za państwową religię, którą zainicjował Konstantyn Wielki. I w tym właśnie momencie zmienił się charakter chrześcijaństwa z takiego właśnie rewolucyjnego, parakomunistycznego na konserwatywny. I już tu wspominałem o Louis Rougierze na poprzednim wykładzie. Jest to jeden z mentorów Alain de Benoist, jeśli chodzi o kwestie religijne. To był człowiek, filozof religii, który opowiadał się za pogaństwem. Cytując, to jest bardzo ciekawy cytat. Gdyby Jezus powrócił pod koniec IV wieku, byłby zdumiony tym, co wyprawia się w jego imieniu. Kościół to nie Ewangelia. Ewangelia ogłasza nieuchronną bliskość Królestwa Bożego, tworząc moralność oczekującą, która każe nie troszczyć się o jutro, głosi nieprzywiązanie do dóbr tego świata, gdzie praktykować by może samotnie na pustyni lub w cieniu klasztornym, daleko od zgiełku świata, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Kościół natomiast żyje życiem doczesnym, potrzebuje być silnym, dąży do ułożenia się z możnymi tego świata. Ogłasza, że władza pochodzi od Boga i w związku z tym ten, kto nie szanuje władzy, buntuje się przeciwko porządkowi stanowionemu przez Boga. Ewangelia jest rewolucyjna i będzie źródłem inspiracji dla wszystkich wielkich ludowych ruchów średniowiecza. Kościół jest konserwatywny, politycznie i społecznie konformistyczny. Chrześcijaństwu nigdy nie udało zatrzeć się owej ciągle istniejącej i utrzymującej się sprzeczności. Zawsze istnieć będzie Kościół triumfujący i Kościół biedny, Kościół dogmatyczny i Kościół duszpasterski. No i to można wiele naprawdę przykładów dać. No, pierwsze co przychodzi do głowy to oczywiście teologia wyzwolenia, albo też średniowieczne sekty milionarystyczne. Tak, jak również ostatni, obecnie jeszcze papież. No. To jest materiał na długą dyskusję. Tak. Właśnie. I dla porównania. Chciałem przytoczyć też fragment z książki Jamesa Russella, który jest amerykańskim teologiem, który zrobił doktorat na Uniwersytecie, pamiętam, Fordham. Jest to uniwersytet jezuicki. Więc ciężko posądzić go jakieś specjalne sympatie propogańskie. Natomiast chciałbym właśnie dla porównania przytoczyć, co on mówi o procesie, to jak nazywa tytuł książki, Germanizacja wczesnego średniowiecznego chrześcijaństwa. Też w ogóle, jeśli ktoś zna angielski, to polecam, to jest fascynująca książka. Anglosascy misjonarze nie skupiali się na soteriologicznych i eschatologicznych aspektach chrześcijaństwa. Chcąc zaapelować do germańskiego szacunku dla siły, starali się podkreślać wszechmoc Boga chrześcijańskiego i doczesne korzyści, którymi obdaruje tych, którzy go zaakceptują poprzez chrzest i posłuszeństwo wobec jego kościoła. Ludy germańskie nie sprzeciwiały się konkretnym dogmatom, gdyż ortodoksja dogmatyczna nie grała centralnej roli w ich pojęciu religijności. To przede wszystkim dzięki konsekwentnej i celowej adaptacji germańskich postaw religijno-kulturowych do chrześcijaństwa stało się ono akceptowalne dla Germanów. Ten proces przyswajania dał w efekcie gruntowną transformację chrześcijaństwa z religii uniwersalnej w religię ludu, najpierw germańskiego, potem europejskiego. Socjopsychologiczna odpowiedź ludów germańskich na tą inkulturowaną formę chrześcijaństwa obejmowała akceptację tych tradycyjnie chrześcijańskich elementów, które dały pogodzić się z germańską religijnością i rozwiązanie sprzeczności poprzez ich reinterpretację w zgodzie z germańskim metodem i światopoglądem. Przykładem takiej adaptacji jest ukazywanie Chrystusa jako zwycięskiego germańskiego wodza. I żebyśmy my nie byli gorsi, to u nas też podobne rzeczy miały miejsce, jak tutaj widać rok 2014, gdzie Święta Maria ukazywana jest jako polska chłopka. Podsumowując, konsekwencją implementacji chrześcijaństwa w Europie jest to, co Benoist nazywa schizofrenia Zachodu, czyli przymus życia w rozdwojeniu światopoglądowo-aksjologicznym, życie w dwóch różnych światach duchowych, czyli pogańskim i chrześcijańskim. Oczywiście też wspomnę, że były reakcje obronne, herezje, przykładowo arianizm, kataryzm, potem również protestantyzm. W renesansie oczywiście były to jeszcze bardziej widoczne w sztuce chociażby. Przechodząc do teologii politycznej. Po pierwsze, co do samego terminu. Teologia polityczna oznacza proces przenoszenia pojęć ze sfery teologii na obszar państwa i prawa. Termin został ukryty przez Karla Schmitta w jego pracy Politycznej teologii w roku 1922. Wykazywał on, iż zachodnia myśl z zakresu państwa i prawa w bardzo niewielkim stopniu uniezależniła się od kwestii religijnych i teologicznych. Innymi słowy, religia i teologia ciągle mają właśnie w nauce o państwie i o prawie bardzo dużą rolę. Cytując Benoist: jeżeli misja chrześcijańska została częściowo zdradzona, została ona równocześnie spełniona. Świat zachodni jest faktycznie bardziej chrześcijański niż był kiedykolwiek, w takim sensie, iż zinternalizował wartości monoteizmu biblijnego, jednakże oddzielając je od sfery teologicznej i zniżając je do sfery profanum. No i tu się pojawia pytanie, w jaki sposób owe chrześcijańskie koncepcje przekładają się na nowoczesne idee polityczne. Jak już wspominałem, chrześcijaństwo po raz pierwszy w historii Europy wprowadziło pojęcie człowieka jako abstrakcyjnej jednostki w oderwaniu kontekstu społeczno-politycznego, który się bierze z indywidualnej relacji człowieka, to jest duszy, z Bogiem. Jest to również konsekwencja wiary w stworzenie człowieka. Jednego człowieka, nie załóżmy różnych narodów, tak? Tylko jednego człowieka, który ma być tak naprawdę człowiekiem jako takim, abstrakcyjnym, natomiast wszystkie różnice mają być drugorzędne. Benoist nazywa to monohumanie, czyli jeden człowiek. Co skutkuje oczywiście dewaluacją specyficzności kulturowego kontekstu i różnic kulturowych, etnicznych. Chrześcijaństwo również ogłosiło moralną jedność całego gatunku ludzkiego. Uznało jednostkę za byt nieredukowalny do wspólnoty politycznej, do których przynależy. I dokładnie ten pogląd jest dzisiaj w ideologii liberalnej. W starożytnych Atenach na przykład człowiek pojmowany był przede wszystkim jako członek wspólnoty politycznej, czyli Ateńczyk. Czyli nie było coś takiego, że najpierw jestem człowiekiem, potem Ateńczykiem, tylko jest przede wszystkim Ateńczykiem, dopiero potem ewentualnie człowiekiem. Podsumowując, chrześcijaństwo usunęło ontologiczne zakotwiczenie człowieka z jego egzystencji społecznej, a ciężar przeniosło na duszę, a potem jednostkę. Wiara w Boga, który stworzył świat, niebo i ziemię, spowodowało desakralizację świata przyrody. Tak jak już wspominałem, że fizyzm zmienił się w naturę, czyli świat z czegoś ożywionego, z podmiotu, stał się przedmiotem. Jahwe wymaga posłuszeństwa wobec prawa, którego źródło leży poza światem, tak zwane przymierze, które Benoist nazywa racjonalnym kontraktem. I ta właśnie racjonalizacja powodować ma postrzeganie świata przyrody wyłącznie w kategoriach użyteczności. Czyli świat stał się zaczął być interpretowane jako coś, co się po prostu używa, eksploatuje. Następnie Kartezjusz, który oczywiście rzekł sobie słynne myślę, więc jestem. Co prawda odwoływał się do idei Boga, ale powoli ta wiara zaczęła już się wygaszać i zamiast duszy podstawowym punktem odniesienia stało się indywiduum, czyli właśnie jednostka pojmowana w sposób abstrakcyjny. I to właśnie ten moment w dziejach myśli europejskiej Heidegger nazywa metafizyką subiektywności, czyli głównym punktem odniesienia w myśli nie jest kosmos, tak pojmowany całościowo i podmiotowo, tylko właśnie jednostka. I powoli staje się Bóg hipotezą. Reformacja tylko tę tendencję pogłębiła, jak również wojny religijne zmusiły państwo do znalezienia innego gwaranta pokoju niż religia. W efekcie religie stają się sprawą prywatną i to dało początek sekularyzacji. W oświeceniu, które jest często uważane za dokładnie antychrześcijańską ideologię, możemy zobaczyć według Benoist właściwie wszystkie główne idee chrześcijaństwa w postaci sekularyzowanej. Jak na przykład dążenie do zbawienia zmieniło się po sekularyzacji w dążenie do szczęścia. Raj utracony zmienił się w stan natury, który się między innymi u Russo pojawia. Zamiast Boga pojawi się wielki architekt, po prostu odwoływanie się do praw przyrody. Zamiast opatrzności pojawiła się niewidzialna ręka. Historia jednak ciągle zachowa cel ostateczny, jak również swoją postać liniową, przypisy do antycznego pojmowania czasu, który był kolisty. Podsumowując, XIX-wieczna filozofia zachowuje ciągle monoteistyczne klisze myślowe, mimo tego, że już Boga nie ma, mimo tego, że już się ludzie często do duszy nie odwołują, ile w ogóle, ale ten sposób myślenia ciągle pozostaje. Jednocześnie, co interesujące, Benoist podkreśla, że to właśnie chrześcijaństwo umożliwiło pojawienie się ateizmu, gdzie racjonalizm ludzki zwrócił się przeciwko racjonalizmowi chrześcijańskiemu. Też można przypomnieć, że dla starożytnych pojęcia ateizmu byłyby po prostu bez sensu, tak? Dlatego że boskość zawiera się w samym świecie. Natomiast ateizm mógł się pojawić dlatego, że jest Bóg, który stworzył świat, jest oddzielność człowieka, Boga i świata. No i w pewnym momencie ludzie doszli do tego, że Bóg nie jest potrzebny. Skoro tak, to idzie swoją drogą, świat idzie swoją drogą. Dlatego ta wiara się po prostu mogła wygasić, co nie byłoby możliwe w świecie antycznym. Jak to Benoist ujmuje? Pragnąc po cichu związać wiarę i rozum, chrześcijaństwo stworzyło warunki, w których ten drugi mógł się zwrócić przeciwko niej. Rozum, będąc twórcą istoty nowoczesnej techniki, nauka i technika analogicznie zwróciły się przeciwko niemu. Ustawiając Boga jako istotę autonomiczną w stosunku do świata, wytworzyło ono, czyli chrześcijaństwo, przepaść ontologiczną między bytem stworzonym i niestworzonym. Zrealizowała warunki wzajemności. Ludzie wobec Boga, mogącego się obejść bez nich, gdyż ludzie nie stanowią żadnej wartości dodanej do jego doskonałości, zaczęli obchodzić się bez niego. Człowiek ustanowiony podmiotem obiektywnego świata mógł w konsekwencji zacząć realizować marzenie dominacji bytu, co nie mogło skończyć się inaczej jak pozostawieniem samego siebie w miejscu Boga. Krótko o idei postępu. Idea postępu jest nazywana przez Benoist religią zachodniej cywilizacji. Ma to być świecka odmiana mesjańskiej interpretacji historii, którą to definiuje idea postępu Benoist jako kumulatywny proces, w którym każdy kolejny etap uważany jest za doskonalszy, to jest lepszy jakościowo od poprzedniego. Tezy konstytutywne dla idei postępu to po pierwsze linearna koncepcja czasu i przekonanie, iż historia ma znaczenie oraz silne zorientowanie na przyszłość. Po drugie, przekonanie fundamentalnej jedności całej ludzkości, która rozwija się cała w dokładnie takim samym kierunku. I po trzecie, przekonanie, że świat może i musi być przekształcany, jednocześnie utwierdzając człowieka jako suwerena natury. Biblia, jak już wspominałem, zniosła antyczną, czyli cykliczną wizję czasu i historii. Cytując Benoist, od czasu Adama i Ewy historia zbawienia toczy się podług z góry ustalonej konieczności, poczynając od Starego Przymierza, potem w chrześcijaństwie, kulminując się we wcieleniu, które nie może zostać powtórzone. Święty Augustyn z kolei skodyfikował to, jak się wyrażę w filozoficznym języku, postulując istnienie ogólnoludzkiej historii zbawienia. Idea postępu, będąc świecką ideą, od chrześcijaństwa przejęła linearną i wektorową koncepcję czasu. Tyle, że zamiast zbawienia mamy dążenie do szczęścia. I analogicznie jak w przypadku woli Bożej, człowiek ma nie mieć nad postępem żadnej władzy, gdyż po prostu trzeba mu się poddać jego niezbadanym wyrokom. Podsumowując, idea postępu implikuje jeden bezalternatywny kierunek rozwoju dla wszystkich ludów i narodów. Można to nazwać politycznym monoteizmem. Czyli świat biegunowy występuje w miejscu świata wielobiegunowego. Czy kojarzycie Państwo, co ten obraz przedstawia? Po lewej tutaj mamy Indian uciekających przed amerykańskimi osadnikami. Natomiast ta kobieca postać to jest, w zależności od interpretacji, amerykański postęp, bo taki jest tytuł tego obrazu, amerykański postęp, American Progress. Natomiast można też równie dobrze interpretować to jako objawione przeznaczenie, o czym jeszcze wspomnę. Ameryka jest przez Benoista określana mianem antyeuropą, a to z powodu tego, że od samego początku, jak twierdzi, w historii Stanów Zjednoczonych Ameryka, jeśli chodzi o tożsamość, kształtowała się w opozycji do Europy. Ojcom pielgrzymom miało nie chodzić o stworzenie nowej, lepszej Europy, natomiast chodziło o stworzenie nowej Jerozolimy. Cytując Benoista. Amerykanie chcieli nie tylko nie oderwać się od Europy, chcieli również założyć społeczeństwo zdolne do odrodzenia całej ludzkości. Chcieli stworzyć nową ziemię obiecaną, która stałaby się jednocześnie uniwersalną republiką. Ten wątek biblijny stanowi leitmotiv całej amerykańskiej historii od czasów ojców założycieli. Czyli o co tutaj chodzi? Że w opinii Benoist Amerykanie chcieli się uwolnić od związków z Europą, chcieli się uwolnić od korzeni europejskich, i tak rozumieli swoją wolność, swoją wyjątkowość. Chcieli stworzyć społeczeństwo wolne od grzechu, od podstaw. Pierwsi imigranci, czyli purytanie, wierzyli w to, że są wybranymi przez Boga. Że to właśnie On nadał im tą nową ziemię obiecaną, jaką to miała być właśnie ziemia amerykańska. I tutaj można wspomnieć o doktrynie objawionego przeznaczenia, która, o ile pamiętam, pojawiła się po raz pierwszy w 1845 roku. Która, tak upraszczając, sprowadza się do tezy, że Bóg nadał prawo Amerykanom do ziem indiańskich na zachodzie. W związku z tym mają oni prawo te ziemię zasiedlać, a jako że Indianie są ludem niewierzącym, niecywilizowanymi dzikusami, no to albo się nawrócą, no albo no niestety będzie trzeba ich po prostu wyeliminować. Też należy podkreślić, że Benoist pokazuje, że chrześcijaństwo amerykańskie ma zdecydowanie inny charakter niż europejskie, gdzie kalwinistyczny purytanizm pozbawiony ma być bogatej szaty sakralnej, jak to jest w przypadku dogmatu katolicyzmu, gdyż oczywiście ta szata sakralna pochodzi od pogaństwa, a odpoganizowane, jeśli się tak wyrażę, pogaństwo amerykańskie ma po prostu sprowadzać się do nakazów moralnych, odcinając się od duchowości europejskiej. I też wspomina, oczywiście z szyderstwem, fenomen telewangelistów. Pan to pewnie kojarzy, jak to wygląda, że są tacy kaznodziei w telewizji, którzy podobno przyzywają Ducha Świętego i pod wpływem działania Ducha Świętego leczą ludzi. Ludzie z wózków wstają, nagle zaczynają chodzić. No jest to bardzo specyficzne i zdecydowanie nieeuropejskie. Znaczy ciężko sobie wyobrazić, żeby taki telewangelista zdobył jakąś większą popularność w kontekście polskim czy europejskim. Chociaż różnie to bywa, wyjątki się zawsze mogą gdzieś pojawić. Co też istotne, amerykańskie chrześcijaństwo obficie czerpało ze Starego Testamentu. Panowało bowiem przekonanie, że Amerykanie są wybrani tak jak kiedyś Żydzi. Wspólnota kolonialna w Massachusetts miała być bowiem wynikiem nowego przymierza z Bogiem, tak jak kiedyś było to z ludem Izraela. Łaska Boża objawiać się ma na zewnątrz przez sukces materialny. I nawet w mowie amerykańskiej jest takie powiedzenie, że we have been blessed, czyli zostaliśmy pobłogosławieni w takim kontekście, że powodzi się nam materialnie, dlatego w domyśle, że Bóg nam pobłogosławił. I amerykański przedstawiciel Nowej Prawicy Michael O'Meara, porównując religijność chrześcijańską w Europie i USA, stwierdza, że ta pierwsza, europejska, odpowiada pierwszej funkcji Dumezila, to znaczy silne państwo Kościół, Ta druga natomiast trzeciej funkcji, czyli chodzi o koncentrację na materialnej sferze, na handlu. I dość zabawnie O'Meara opisuje też w ten sposób, że Amerykanie postawili na głowie tradycyjną europejską hierarchię wartości. Przykładem na to ma być wyższa pozycja społeczna koszykarza półanalfabety od filologa klasycznego. Amerykańska polityka zagraniczna, która ma być mieszanką oświecenia i purytanizmu, można ją streścić jako co dobre dla Ameryki, jest też dobre dla reszty świata. Jak to mówi Benoist, dla Amerykanów świat zewnętrzny po prostu nie istnieje lub też nie istnieje, dopóty nie zamerykanizuje się. To jest podobne jak z chrztem, jak jeżeli się dana cywilizacja nie ochrzci, no to po prostu tak naprawdę nie istnieje. Amerykanie mają być przekonani o tym, że są narodem wybranym. Amerykanie liczą na dobrą nowinę w postaci właśnie postępu, praw człowieka i demokracji. Jak to wygląda, to też było na poprzednim wykładzie wspominane. Cały świat ma Amerykanów w związku z tym naśladować. Ameryka ma być najwyższym stadium nowoczesności. Nowoczesność sama za to jest oczywiście interpretowana przez Benoist jako zlaicyzowane chrześcijaństwo. Podsumowując. Świat nie był nigdy tak judeo-chrześcijański jak dziś. Moralny Bóg nie żyje, ale wartości, które po sobie pozostawił, są obecne, jak nigdy wcześniej. Bóg umarł, ale świat współczesny ciągle traktuje go jako autorytet właśnie dlatego, że nie jest w stanie i nie chce pozbyć się jego zwłok. Proszę Państwa, tyle w temacie. Tak, rozumiem, że Otwieram sesję pytań i tutaj pozwolę sobie jako pierwszy zadać jedno konkretne pytanie. Ta teza Alaina de Benoist o chrześcijaństwie jako o zemście Żydów na świecie antycznym została w XX wieku sformułowana wcześniej, przed jego urodzinami. Chodzi mi o tekst Marcusa Ravage, Prawdziwy dowód przeciw Żydom, przetłumaczony także na język polski jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym i u nas streszczony przez autora, notabene byłego księdza katolickiego, który pod pseudonimem Ziemicki napisał to jako światopogląd na eksport. Myślę, że ponieważ ten tekst był przedrukowany, to myślę, że część z Państwa ten tekst zna. Zresztą tekst był powodem procesu za II przed wojną to obrazę uczuć religijnych, który się to proces nie skończył skądinąd z powodu właśnie wybuchu wojny. I teraz jest pytanie moje do pana doktora, czy de Benoist jakoś odwoływał się do Ravage'a? Czy to były... Nie zauważyłem ani razu. Czyli po prostu była to jakby samodzielna jego... Prawdopodobnie. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Ja bym może miała pytanie. Proszę bardzo. Tutaj prezydent zauważył, że chrześcijaństwo tym się różni od pogaństwa, że jednak jest on religią uniwersalistyczną i że jest większe różnicowanie, jeśli chodzi wiadomo o bogów, o nazewnictwo i że tak naprawdę no, nie ma tej uniwersalnej. A jeśli chodzi właśnie o chrześcijaństwo, to mimo wszystko uważam, że w zależności od kontekstu kulturowego i etnicznego ono się w różny sposób przejawia. Na przykład mamy faktycznie to chrześcijaństwo na przykład latynoskie, nie wiadomo, są te wierzenia prekolumbijskie i te inne. No i na przykład bardzo dużo tych idei rewolucyjnych, tak? Takich z tego pierwszego chrześcijaństwa. Tak? A jeśli chodzi jednak o Polskę, no to trudno byłoby wskazać, że takie ruchy najbardziej jakieś takie, czy to te, które walczyły na przykład w okresie zaborów, tak? Czy też na przykład już przed samym odzyskaniem niepodległości, to nie były takie ruchy, które by się odbywały wprost do chrześcijaństwa. Jedyne jakieś takie ruchy, na przykład no, lewicowe, na przykład, które się odwoływały do chrześcijaństwa, to jeszcze z okresu tego socjalizmu utopijnego, tam na przykład odwoływały się tam do tych myślicieli XIX-wiecznych, do Saint-Simona, a potem już na przykład PPS no, tego nie ma za bardzo w swoim programie. Więc taki byłby w sumie charakter polskiego katolicyzmu, mając jednak na uwadze to, że jednak jest to zróżnicowanie kulturowe i lokalne i że często no, jednak to była chyba taki, chociaż Kościół oczywiście chce sobie to uzurpować, że był to taką siłą, która doprowadziła nas do odzyskania niepodległości. Jednak to była taka siła zaporowa, no i tak jak to w ostatnim okresie, taka totalna zła kultura, że często może te siły narodowe bardziej były tłumione przez to, w jakim kierunku poszło właśnie chrześcijaństwo w naszym kraju. Tak tylko, szczerze powiedziawszy, jakby nie usłyszałem konkretnego pytania tutaj. No w jaki sposób można by określić właśnie to chrześcijaństwo, które jest w naszym kraju, tak? Mając na uwadze to, że jednak Wiadomo, w ramach pogaństwa jest większe zróżnicowanie, a jednak możemy przyjąć, że różne konteksty kulturowe, etniczne sprawiają, że są różne zabawienia właśnie tej idei, tego jak właśnie się w danym państwie, jakby można określić to nasze polskie właśnie. Jasne, też tak to oczywiście, tutaj Benoist się specjalnie do polskiej kultury nie dwoi, natomiast to co mi na samym początku przychodzi do głowy to jest mesjanizm, Chrystus narodów. No, ciężko by znaleźć w Biblii pojęcie Chrystusa tak jak my to rozumiemy w naszej historii. Tak? No to jest ewidentne, dla mnie przynajmniej, polski akcent w chrześcijaństwie. Oczywiście, co ciekawe, o ile pamiętam, Norman Davies, tylko nie pamiętam w której książce, wręcz opisywał tą koncepcję, czyli Chrystusa Narodów, jako bluźnierstwo. Co ciekawe. To pierwszy mi do głowy przychodzi. Panie doktorze, a nawiązując do pytania, a taki bardzo słowiański charakter kultu maryjnego nie jest jakimś takim wyznacznikiem etnicznym właśnie? Prawdopodobnie, no właśnie nawet pokazywałem ten obrazek, gdzie Maryja Dziewica była pokazywana w charakterze chłopki polskiej. To rzeczywiście tak, to można by zdecydowanie tutaj pokazać. Tak, w tym miejscach kultu maryjnego, które często są dawnymi miejscami, tak, że święte źródełka. Kult maryjny ma miejsce w bardzo wielu krajach słowiańskich i nie ma stale charakteru polskiego. Tylko raczej ma charakter synkretyzmu, to znaczy próby skutecznej skądinąd podmiany słowiańskich, przedchrześcijańskich bóstw i pewnych zjawisk innych zjawiskami katolickimi, tak jak no, chociażby święty Mikołaj i Walesta. Tak. No tu już idziemy w stronę dyskusji stricte religioznawczej. Proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Jaki jest stosunek Benoist i innych myślicieli Nowej Prawicy do indoeuropejskiej wiary w reinkarnacji? Tutaj w ogóle nie poruszę tego tematu. I jeszcze mam sobie jedno pytanie, czy stosunek do Prometeusza od samego początku był ze strony de Benoist negatywny, czy też zmieniało się to? Bardzo dobre pytanie. W jego wczesnej twórczości, bo teraz nie jestem w stanie Pani podać konkretnej daty, ale w takiej bardzo wczesnej rzeczywiście można się spotkać z tym, że miał dosyć pozytywne, natomiast tej jakby dojrzałej twórczości to rzeczywiście już bezpośrednio prawdopodobnie pod wpływem Martina Heideggera, tej mentalności, tej myśli, zmienił poglądy na negatywną ocenę. Proszę bardzo. No właśnie, bo Benoist mówi trochę o tym pogaństwie, z tego wynika jako o tej takiej figurze idealnej, znaczy on miał jakikolwiek stosunek do realnie funkcjonujących prób w jakimkolwiek kraju europejskim odtworzenia religii rodzimej, słowiańskiej, nordyckiej, jakiejkolwiek rzymskiej, jakiejkolwiek innej, oraz czy on lub ktokolwiek inny z Nowej Prawicy uczestniczył w tego typu wspólnotach religijnych, czy było to zupełnie z zewnątrz? To jest wielowarstwowe pytanie. Jeśli chodzi o pisarstwo, konkretnie Benoist, to nie pisze specjalnie, nie wypowiada się specjalnie, jeśli chodzi o ocenę konkretnych prób rekonstrukcji. Jeśli chodzi o tak powiedzmy osobisty stosunek, to już mogę powiedzieć z tego, jak sam z nim rozmawiałem osobiście, że jest dosyć sceptyczny co do tych prób, gdyż uważa, że większość tych ludzi prawdopodobnie nie wierzy na serio w tych bogów, tą wiarę. Natomiast gdy dopytałem, powiedział, że jeżeli ktoś by na tyle serio traktował, rzeczywiście poważnie, z wiarą, no to widzi to pewien sens. Natomiast podkreślał, że większość prawdopodobnie nie bierze to tak bardzo serio. Też można wspomnieć, że Benoist wierzy w bogów? On powiedział coś takiego, że bogowie, czy Bóg dla mnie nie znaczy nic, natomiast bogowie możliwość zaistnienia czegoś tak. W każdym razie on dopuszcza, że mogą istnieć, tam sam ma taki stosunek bardziej filozoficzny, bardziej, że trzeba odtworzyć najpierw wyposażenie mentalne, które umożliwiło ludom antycznym wiarę w bogów. Że to jest jakby nie można powiedzmy wziąć chrześcijanina, czyli kogoś wychowanym w duchu mentalności nowoczesnej i po prostu od razu wierzymy w bogów, tylko najpierw trzeba zrozumieć, jak ci ludzie żyli, jak ci ludzie myśleli, jakie mieli wartości i wtedy można się ewentualnie otworzyć na możliwość ich istnienia. co jeszcze można wspomnieć? W pewnym miejscu on też wspomina, że można na neopogaństwo patrzeć właśnie posługując się tym modelem dumézilowskim, czyli że pogaństwo pierwszej funkcji, gdzie on sam widzi się w tym, czyli chodzi przede wszystkim o gruntowną znajomość tych mitów, wiedzy, mentalności. W drugiej funkcji są neopogaństwa, które on określił, brutalne, etnocentryczne i rasistowskie, które opierają się na bezmyślnym kulcie siły i przemocy. Natomiast neopogaństwa trzeciej funkcji to są, cytuję, neopogaństwa głupkowate typu New Age. Proszę o kolejne pytanie. Rozumiem, że nikt nie ma żadnych pytań, uwag i wątpliwości. Jeżeli tak, to ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszemu prelegentowi. Temat Nowej Prawicy jest tematem bogatym i ważnym, na pewno będziemy do niego wracać. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Jedna informacja natury takiej czysto organizacyjnej. Znamy już termin i temat naszego kolejnego spotkania otwartego. Będzie to spotkanie poświęcone ruchowi nowosłowiańskiemu w Polsce po 1945 roku i odbędzie się tutaj 26 października, a szczegóły będą na naszej stronie facebookowej, stronie tej stałej, stronie internetowej, tak. A jak ktoś z Państwa jest na liście mailingowej, to oczywiście będziemy wysyłać też przez listę mailingową. W każdym razie 26 wydaje się być terminem pewnym. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Do widzenia Państwu.